Kochani, kochani, nadeszła ta chwila, kiedy trzeba zrobić odrosty. Zobaczcie, jestem w salonie, stylowe włosy, atelier. Idziemy do środka. Salon znajduje się, kochani, na Rocha 98. Kochani, w środku za chwilę coś będziemy myśleć. Może dzisiaj jakieś pasemka, odświeżenie koloru, ale to Wam wszystko za chwilkę pokażę. Tak się prezentuje salon. Kiedyś mi się pytałyście, gdzie robię włosy, także właśnie tu. Farbowania na razie folika i lecimy z tym koksem. Jestem już po. Kolor bardzo ładny, podcięcie delikatne, no bardzo ładna stylizacja włosów, także pokażę Wam oczywiście więcej w domu, będzie tam lepiej widać. Kochani, jestem, wróciłam właśnie od fryzjera, także włoski się prezentują tak. Powiem Wam, że wzięłam tylko po prostu telefon komórkowy i trochę źle tam, wiecie, nagrywało mi się, bo jeszcze mam tą w tym futerale, mogłam wyjąć w sumie. Dopiero się skapłam, wiecie, jak wyszłam, że przecież trzeba było wyjąć i by było trochę więcej widać, bo tak to miałam w sumie, no słabo było widać. Zresztą tym aparatem, telefonem, jak chciałam nagrywać, no to widzieliście, nie? Że tak trochę pół twarzy nie było widać. No i mam zrobiony odrost, odświeżony kolorek. Troszeczkę podcięłam końcówki, dlatego że powiem Wam, że ja ostatni raz obcinałam w lipcu zeszłego roku włosy, więc one już, te końcówki były takie trochę w dotyku właśnie były już takie szorstkawe, więc po prostu no, trzeba było tutaj zastosować to podcięcie. No i tak się one prezentują, takie kolory, pokażę Wam jeszcze z tyłu. Tam się starała, wiecie co, nagrać Wam, jak one wyglądają. Wrzucę Wam oczywiście to, ale no nie wiem, jak tam to wyszło, jednak nie ma jak nagrywanie po prostu aparatem bez trzymania telefonu przed twarzą.
Pytacie mi się też właśnie często, gdzie chodzę do fryzjera, także to w tej chwili się nazywa Stylowe Włosy Atelier. To jest w Częstochowie na Rocha 98, ale ja Wam napiszę jeszcze pod w opisie filmu wszystkie informacje. I też słuchajcie, dla Was mam kodzik rabatowy, taka promocja. Do końca, odkąd ukaże się film, czyli może się ukaże 16-15, no to powiedzmy do 15 sierpnia będzie promocja minus 10%, macie na wszystkie zabiegi, na hasło podróżuję. Także myślę, że warto skorzystać. No i co? Migaweczki Wam zrobiłam, także myślę, że wszystkie informacje oraz włoski, jak to właśnie wygląda, Wam powiedziałam. Jeszcze powiem Wam, że chciałabym zrobić taki fajny zabieg, jest, czekajcie, nie mam tego telefonu, zabieg taki proteinowy na włosy. I można sobie właśnie ten zabieg wykonać, tylko jego się wykonuje 2 tygodnie tak po farbie, nie? Czyli muszę po prostu troszkę odczekać. I tam chyba jest jeszcze taka promocja właśnie do końca lipca minus 30% na ten zabieg. Także też możecie się po prostu sobie poczytać, zorientować się. Tak jak mówię, nazwa Stylowe Włosy Atelier. Warto zobaczyć. A teraz, kochani, chciałam Wam pokazać, dzisiaj byłam w Pepco, wzięłam po prostu parę rzeczy i zrobimy sobie, mierzymy, zobaczymy, jakie są składy ciuchów, no i przechodzimy chyba tam do pokoju, także Wam to wszystko pokażę i oczywiście zrobimy też, mierzymy, także zapraszam serdecznie na dalszą część filmiku. Dobra, pokażę Wam najpierw ten materac, który zakupiłam w Action, bo obiecałam, że Wam pokażę. Zobaczcie, jaki on ma prześliczny kolorek, taki fajny miętowy. Także wzięłam, on tam kosztował coś około 45 zł niecałe. Firma Intex i tutaj mamy 1,88 m na 71 cm. Taki wymiar, on ma taką poduszkę. Tutaj i podobnie, że ma jeszcze jakieś uchwyty na napoje, ale to nie wiem, gdzie to w tej chwili tutaj na tym obrazku, czy to jest. W tej chwili tego nie widzę, także dopiero jak mąż mi tam po prostu nadmucha, to będzie wiadomo. Także zobaczymy, czy się przyda. W każdym bądź razie wrzucę sobie do przyczepy, może gdzieś tam pojedziemy na jakąś wodę, czy coś, to się go wypróbuję. I teraz tak, pokażę Wam właśnie, bo wpadłam dzisiaj do Pepco. Chciałam przymierzyć sukienkę tą brązową. Ostatnio Wam pokazywałam ją też na filmiku. Zaraz Wam tutaj się zrobię na te siatki, żeby to nie szeleściło. I tak, wzięłam sobie do zmierzenia taką bluzeczkę. Bluzeczka ma karczek, ma taki dekolt w kształcie litery V. Tutaj można sobie podpiąć rękawki, jest taka możliwość. Także taka nawet, wiecie, na jakiś wieczór letni w sumie też może być. Materiał się być wydaje fajny. I ta bluzeczka, kochani, jest w cenie 30 zł. Na większy rozmiar te 46. Powiem Wam, że wisiały tak wysoko, nie mogłam sobie sięgnąć rozmiaru. Wzięłam 44, zobaczymy, może się wcisnę. I ponieważ tradycyjnie bardzo lubię sprawdzić skład materiału, to mam takie rozcięcia na dole. Lubię sprawdzić skład materiału, więc zaraz sprawdzimy. I tutaj mamy, co tu mamy? Czy ja tutaj znajdę to? 100% wiskoza. Czyli skład mamy fajny, tak mi się wydawało, taka lejąca właśnie ta tkanina. Także zaraz sobie będziemy to mierzyć, jakieś tam wskoczę w jakieś getry do tego i Wam pokażę. Tutaj jeszcze wzięłam taką bluzeczkę, tą różową. Myślę, że taka bardzo twarzowa. Prosty tutaj podcięcie, prosty dekolcik. Okrągły. Tutaj mamy takie rękawki krótsze. Ona ma te ściągacze. Tutaj na dole można sobie to, wiadomo, regulować według uznania. To w ogóle jest jakaś naklejka mi się przyczepiła. Bogaty w len. Dobra, to zdejmę, bo na pewno nie jest kolekcja Bogaty w len. Pepco Woman 20 zł. I tu, kochani, z tego deseczki nawet do 3XL. Największy rozmiar. I zaraz sobie zobaczymy, kochani, co tu mamy. 100% bawełna, także no fajnie, coraz Pepco
ma te składy lepsze. I wzięłam tą sukieneczkę, o której Wam właśnie mówiłam. Powiem Wam, że ten materiał jest mega. W ogóle kiedyś byłam też na analizie takiej kolorystycznej i podobnież, że mi dobrze jest właśnie w pomarańczach, w takich kolorach ziemi. I zobaczcie, wzięłam ten brąz. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda przy twarzy. No i powiem Wam, że do oczu piwnych może, do blondu ten brąz może być całkiem niezły. Bardzo mi się podoba tył, jak jest zrobiony tej sukienki. Zobaczcie, że tutaj jest takie właśnie, o, się fajnie to rozchodzi, ten paseczek. Kieszenie są, paseczek jest gdzie? Bo teraz sukienka jest rozpinana. Tak, tutaj mamy z przodu te patki, stójkę, ja Wam tak w sumie nie pokazałam, dobra, jest ten pasek, bo mi się zagubił, jest akurat poodpinany, więc mi ciężko jest Wam to pokazać, ale zaraz zmierzymy, tak, że będziecie wszystko widzieć, sama jestem ciekawa. Tu jest ten paseczek, o, on tak sobie wisi, on wychodzi tu z tyłu, właśnie, można sobie to, wiadomo, też wyregulować. Rozmiar Wam powiedziałam, 50 zł, rozmiar, nie wiem, czy mówiłam. I 44 jest największy z tego i takie wzięłam, tak, 44, dobra, także jestem bardzo, bardzo ciekawa, materiał jest mega, ale zobaczymy zaraz, co to jest, bo naprawdę jest ciekawy, 100% kochani poliester, no, naprawdę, ale taki ten materiał, miękki, taki satynowo, mięciutki, taki w ogóle, że naprawdę, zdziwiłam się, że to poliester. Myślałam, że to coś innego. No ale dobra, zmierzymy. I tak, jeszcze weszła nowa kolekcja teraz do sklepów Pepco. Chyba wiecie co, w związku z filmem Barbie, który obecnie wchodzi. I zobaczcie taką koszulkę. Zobaczyłam czarną właśnie z takim napisem. Ten napis jest taki połyskujący. Co tu jest? A myślałam, że to już szkodzone, ale niteczka jakaś tu wychodzi. Różowo, napis taki brudny róż z takim różem fuksjowym. Kolekcja Barbie. I tutaj mamy, kochani, 25 zł cenę i największy rozmiar jest 2XL. Także taki złapałam. Ten rękawiek jest taki podwijany. Tego Wam jeszcze nie pokazywałam, bo dzisiaj dopiero byłam w Pepco i pierwszy raz widziałam tą koszulkę, także wzięłam. To pewnie będzie, pewnie już i tak będziecie chyba po tym filmie z przeglądem, chyba że ten pójdzie pierwszy, no nie wiem, zobaczymy. Dobra, w każdym bądź razie jeszcze były takie fajne shorty, czarne, zamszowe z napisem Barbie. One mają kieszonki, gumeczka w pasie, także mega, mega wygodne, do siebie krótkie się wydają. Nie wiem, wzięłam takie, jakie były, XL-ki były, bo były jeszcze chyba większe zostały. Innych już rozmiarów nie było, także wzięłam to, co było, 30 zł. I XL-ka, myślę, że się tutaj w to zmieszczę, także sobie to zmierzymy. I tyle, kochani. Co wzięłam z nowości, z takich rzeczy, co tam mi wpadły w oko. No wiecie, tak wakacyjnie na przykład taki zestaw mógłby być, do czarnych kolarek, do czarnych gentr, bluzka. Tutaj tak samo czarna, różowa, nawet ta, słuchajcie, bluzeczka by pasowała, zobaczcie, do tego. No i wzięłam oczywiście takie dwie pozycje elegantsze, bez napisów, dla takich kobiet, wiecie, eleganckich. I gdzieś tam, wiadomo, no, na wyjście czy coś, żeby to było no, takie nie, niecodzienne po prostu, niecodzienna odzież, tylko taka bardziej elegancka, na przykład na wyjście, gdzieś tam posiedzieć sobie teraz latem, ładnie się ubrać na wieczór letni. Także tyle. Kochani, przechodzimy teraz do kolejnej części filmu, czyli mierzymy, zapraszam serdecznie. I kochani, założyłam tą pierwszą sukieneczkę. No powiem Wam, jak zawsze u mnie w tych koszulowych troszeczkę tutaj no się tam rozchodzi, nie? Na biuście, chociaż nie jest tutaj jakoś bardzo źle. Tutaj mamy te patki, dekolt bardzo fajny, stójka. Można sobie go, wiecie, bardziej uregulować, zapiąć do końca, czy też mniej, czy więcej tutaj.
odpiąć. O. Rękawek bardzo fajna długość. Wydaje mi się, że jest taki korzystny. Tutaj mamy to wiązanie. Tylko to wiązanie mi tu akurat wypada u mnie. No tak wypada zaraz. Czyli tak jest tu wysoko. Pod biustem zaraz to wypada. Więc tak to się prezentuje. Postaram się Wam tutaj oddalić. Tak to wygląda. Powiem, że całkiem by to było może fajne. Ma w ogóle tu kieszonki, ale tutaj dla mnie, już wkładając ręce, troszeczkę tutaj jest za ciasne. Także dla mnie troszkę ciasnawa. Tak to nie, nic nie czuję. Dopiero jak włożę tu ręce, to tak czuję napięte, po prostu napięty materiał, że przydałoby się, żeby tego materiału było po prostu więcej. Także tak się prezentuje. Kolor bardzo ładny, twarzowy, naprawdę fajna by była. To sukienka. No tutaj nie podoba mi się jak zwykle to. Tak jest z moich uwag, nie? No i tutaj ten dekolcik, jak rozepniemy, to też on się tak nie układa jakoś fajnie, tylko nam tak leci w dół to. Także lepiej chyba jednak jak jest to zapięte. Chociaż wiadomo, że przy dużym biuście lepiej, żeby ten dekolt był jednak głębszy. Także tak ona się prezentuje. Nie ma chyba już większego rozmiaru, to jest największy. No także dla mnie tutaj, jeżeli chodzi o korzystanie z kieszonek, no to trochę nie bardzo, no bo się już po prostu ciągnie z tyłu ten materiał. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że on jest ten materiał bardzo taki cieniutki i też tutaj troszeczkę podkreśla nam, znaczy troszeczkę, no po prostu podkreśla nam tutaj kształty, nie? Bardziej widać, o. To chyba z tyłu, nie? Jak on, no jest po prostu moim zdaniem za cienki. Także pierwsza sukieneczka, pierwsza propozycja, idziemy dalej. I kochani, teraz Wam zmierzyłam bluzeczkę, tą z tymi po bokach, z tą regulacją po bokach. Czy tu można? No można troszkę ściaśnić, można troszkę rozluźnić. Więc tutaj mamy tą regulację. Bluzka, powiem Wam, że ma bardzo ładny kolor. Bardzo ładnie wygląda, w ogóle jest taka przyjemna do ciała, naprawdę fajna bluzeczka, rękawek też spoko, także jak będziecie to sobie zobaczcie. No i przymierzyłam Wam te spodenki Barbie, no dla mnie to jest troszeczkę za krótkie, no tutaj spodenki to nie jest moja mocna strona, jeżeli chodzi o ubranie, wolę, wiecie, sukienkę dłuższą do kolana i tak dalej, no ale już wzięłam. Nowa kolekcja, dobra, to zmierzyłam. No, to jest fajne, jak ktoś ma nogi szczuplutkie, zgrabne, to wtedy takie krótsze spodenki. Tak. No ja po prostu nie czuję się komfortowo w takich spodenkach, ale przymierzyłam, wzięłam, możecie sobie zobaczyć, może Wam akurat podpasuje. Fajnie, bo mają kieszonki, także są wygodne i tak mówię, ta bluzka super do tego pasuje. Kochani, jestem. Kolejna propozycja, taka elegantsza bluzeczka. Podpięłam rękawek, myślę, że w miarę jednakowo, bo jeden był podpięty, jeden nie. Tu widzę, troszkę się tam nie zgadza chyba to podpięcie. Chyba, że ja tutaj źle, wiecie, zrobiłam. No tak powiedzmy mniej więcej. Bluzka jest, powiem Wam, bardzo fajna. Fajna ma długość, zobaczcie. Nie jest taka króciuśka. Ma te rozcięcia po bokach, z tyłu się prezentuje tak, myślę, że całkiem fajnie, zobaczcie, i tak, kochani, to jest bluzeczka naprawdę na plus, dlatego, że ma wyszczuplający dekolt w kształcie litery V, ma wzorki, które co nieco ukryją, czyli jakieś tam fałdki i tak dalej, fajnie maskuje, zobaczcie, nie widać, widać coś? Że są jakieś fałdki, nie widać, także super. No jedyne co to ten rękawek, no trzeba umieć zapiąć. Tutaj ktoś ładnie zapiął, ja już tak tutaj nie umiem tego ładnie zapiąć. Poza tym mi to zapinał przed chwilą mąż. Nie jestem taka sprytna, żeby to zapiąć, chyba że wiecie, normalnie jak ona będzie leżała sobie, ta koszulka, to wtedy po prostu spróbować ją zapiąć. No i teraz Wam pokażę, jak wygląda na długim rękawie. Na długim rękawie mi się w ogóle nie podoba. Tak to się prezentuje. Wolałabym jednak w tej wersji właśnie z tym podpięciem. Także bluzka całkiem niezła. Myślę, że fajna propozycja.
Piszcie, jak Wam się podoba. I kochani, ostatnia już propozycja z dzisiejszego mierzymy. Taka oto koszuleczka z napisem Barbie. Tak może z bliska ten napis. No i powiem Wam, że całkiem fajna koszulka. Taka, jak ktoś lubi z napisami, to wiecie, na co dzień do latania, czemu nie. Fajnie pasuje właśnie do gładkich, czy spodenek jeansowych fajnie by pasowała, czy właśnie do czarnych kolarek, czy tak jak ja teraz mam czarne getry. No czy po prostu jeansy, tak, no wiadomo, w zależności od tego, jaka pora roku. To tak dobieramy i tutaj ten rękawek jest taki właśnie odwinięty, także całkiem bluzeczka fajna, jedyne co może mogłaby być tutaj trochę szersza, czyli musiałabym akurat wziąć może tą większą, nie? Nie byłaby taka tutaj przy ciele. Także tyle kochani z dzisiejszego mierzymy, przechodzimy do podsumowania. I kochani, jestem z podsumowaniem, mam tą koszulkę na sobie, taka powiem Wam, nie jest ona cienka, ona jest takim materiałem masywniejszym, troszkę grubszym, także tak, koszulkę ewentualnie mogłabym zostawić, tylko nie wiem, czy właśnie, czy nie lepiej większą, bo jak stałam, to tak robię na tym brzuchu, że potrzebuję chyba więcej tutaj materiału w tej okolicy, więc ewentualnie większa, ale bardzo fajna koszulka, bo tutaj ten rękawek, który jest taki trochę ciasnawy, niby to jest ta XL-ka, trochę ciasnawa. Tutaj koszula naprawdę fajna, warto zwrócić na nią uwagę. No, ma sporo plusów. Sukienka, bardzo fajny kolor ma, ale niestety ten materiał jest za cienki, za bardzo mi się opina, wiecie, w okolicy ud, pośladków z tyłu, już w ogóle wkładając ręce do kieszeni, to już w ogóle przerwało mi, karta pamięci się zapomniała, musiałam usunąć parę plików. Także o tej sukience mówiłam, że no za cienki po prostu jest ten materiał, potencjał jest w kolorze. No naprawdę wygląda nieźle, jeszcze sobie właśnie zobaczę na kamerze, ale jak wiecie, też przy dużym biuście są problemy właśnie tutaj z tymi guziczkami, zawsze to źle wygląda. No więc niestety u mnie na nie, ale osoba wydaje mi się właśnie szczuplejsza mogłaby fajnie wyglądać, który wiecie, nie będzie tak obciskał ten materiał. Także też jest potencjał w tej sukience, przede wszystkim ze względu na kolor. Kolor jest mega. No spodenki to akurat wiecie, nie moja bajka, ja w spodenkach moim zdaniem nie wyglądam za dobrze. Kiedyś też wiecie, te nogi były szczuplejsze, mniej celulitu, zgrabniejsze, chudsze, no szczuplejsze, tak? Wiecie, jeszcze kiedy, wcześniej to jeszcze ćwiczyłam, a teraz to już wiecie, tak opadłam chyba z sił, mniej ćwiczę i wiecie, od razu to widać po prostu po skórze, po ciele. Także tak mówię, no spodenki to krótkie, to nie jest moja bajka, mnie naprawdę lepiej jest, wiecie, w takich dłuższych rzeczach zakrywających po prostu do kolana, ewentualnie jakieś tam sukieneczki, nie? Spódnice, długie sukienki takie właśnie do kolana, czy spódnice do kolana. Spodenki też mogą być, ale właśnie żeby były dłuższe, na przykład kolarki, prawda? To tak, a te są zdecydowanie za krótkie dla mnie, więc, ale ogólnie fajne spodenki, czemu nie? Jak ktoś lubi, tak jak mówię, ma zgrabne nogi do pokazywania, to czemu nie jak najbardziej. No i ta koszulka też jest fajna, ta różowa koszulka super. Cena ma chyba 2 dyszki, no także do latania na co dzień jak najbardziej, kolorek też fajny, fajnie się układa i ten rozmiar nawet pasuje, ten 2XL, także całkiem fajna pozycja. Tyle kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie, patrzę czy coś ominęłam, ale chyba nie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie filmiku, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału jakimś cudem, bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry, pozostawienie komentarza, będzie mi bardzo miło. Piszcie, co tam ostatnio upolowaliście fajnego, teraz dużo wyprzedaży, czy coś może Wam się fajnego trafiło, gdzie kupujecie, w jakich sklepach. Także chętnie się dowiem. No i tak mówię, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, jak zawsze, za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i do zobaczenia. Cześć, widzimy się w kolejnym filmiku.